Witajcie wszyscy widzowie z tej strony Kubakok, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. No i chyba widzicie ten domek, widzicie, tak, to jest ten domek z tej poprzedniej serii, którą no niestety skończyłem, bo się skasowały te wszystkie światy. Ale jak widzicie, ściągnąłem, pojawiła się dzisiaj nowa aktualizacja, no i dzisiaj moje wszystkie światy powróciły, miasta, moje miasto, które robiłem, mapa przygodowa, którą usunąłem, bo już skończyłem tą serię. No i nasze, no i oczywiście przetrwanie wróciło nasze, więc będziemy mogli kontynuować dalej nagrywanie tego. Oczywiście zanim zaczniemy ten odcinek z jubileuszowego powrotu do naszego przetrwania, no to zostawcie subskrypcję na kanale i dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych filmów. Zostawcie też komentarz pod filmem z oceną filmu albo z propozycją na następny odcinek z Minecrafta. Jeżeli chcecie, to możecie też dać łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał, jeżeli wam się nie podobał, dajcie łapkę w dół. No i wpadajcie na Discorda, link w opisie kanału, więc teraz zaczynamy nasz odcineczek. No jak widzicie, teraz też mogę wstawić swojego skina, no i teraz gram nowym skinem, zrobionego przez AXiego. Pozdrawiam ciebie, jeżeli to oglądasz. Teraz wykopmy ten kamień, żeby zrobić sufit, który chciałem. Czyli cały sufit z ziemi zrobimy teraz. Naprawdę wchodzę dzisiaj do Minecrafta, bo pomyślałem, dobra, zrobię dzisiaj filmik. Patrzę, aktualizacja jest, to po prostu ściągam. Widzę zmiany, potem wchodzę i takie zaskoczenie. Moje światy wszystkie powróciły. No, tylko teraz jak to pokazać normalnie, żeby był normalny odcineczek, że takie, że powracamy do przetrwania, czy jednak skończyć to przetrwanie i kontynuować stare, ale raczej nowe. No, tutaj pole jeszcze rośnie, raczej pszenica rośnie. Tutaj mam przygotowane całe pole na to, na zrobienie wieży, bo chcę tutaj zrobić taką wieżę widokową. Także tutaj robię na przykład wysokość 3 i potem zmniejszam o 1. Wysokość 3 i po prostu zmniejszam o 1 w każdą stronę, żeby taka wieża wyszła. Jeszcze takie mam dalekie plany, żeby zamiast tej farmy zrobić tutaj stację kolejową. I potem jeszcze zrobić tutaj pod ziemią coś takiego. Żeby powoli to wyglądało coraz lepiej, wybaczcie. No dawno serii z przetrwania nie było, ostatnio chyba był, nie wiem, 2 tygodnie temu. A sama jakby odcinek się źle obejrzał. I sądzę, że chyba usunę jakby te odcinki z przetrwania, które robiłem, bo to jest bez sensu je zostawiać, skoro wróciłem do tego przetrwania, które teraz mam. I naprawdę się cieszę z tego, że wróciło to przetrwanie. Zniszczmy normalnie te płotki i będziemy dalej kontynuowali. Dobra, ogólnie to wybaczcie, jeżeli słyszycie w tle takie dziwne dźwięki, ale no, ktoś z mojej rodziny puścił teraz muzykę i chce słuchać, i teraz się reklama była wtedy. Boże, creeper. Akysz, 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 akysz. Idź. Idź sobie. Idź sobie, nikt ci nie lubi. Nikt ci nie lubi, ty ogórku. Masz za swoje. Nie będziesz mi tu podkradać mojego pola, nie będziesz mi niszczyć mojej ziemi. Mojej całej pracy, mojej wielkiej pracy, którą włożyłem w budowę i rozwój tego miejsca. A ty chcesz je po prostu zniszczyć. No nieładni creeperze, no nieładni creeperze. Chodźmy teraz do domku na spokojnie. Ups, tutaj źle postawiliśmy to. Dobrze. Myślę, że taki jakby domek na razie starczy. Może w przyszłości sobie udekorujemy domek. Może zrobimy to w stylu jakiegoś, takim ładniejszym stylu to zrobimy, żeby to wyglądało lepiej. Ale na razie zajmujemy się rozbudową tego. Musimy rozbudować to wszystko. No i wiem, że powiecie teraz, że bez sensu robię tą drewnianą siekierę, ale lepsza jest drewniana siekiera niż kopanie ręką. Bo drewniana siekiera chociaż minimalnie szybciej to wydobywa niż... Patrzcie, tak wydobywa drewniana siekiera. A tak wykupuje ręka. No, o wiele dłużej, więc...
Lepiej kopać drewnianym toporkiem, chociaż mogłem zrobić kamienne, więc jestem trochę bezmyślny, ale. Ale i tak lepiej, że nie powiedziałem, że jestem głupi. Po co mam się obrażać, jak lepiej się nie obrażać. No. Ogólnie to też będzie ostatni odcinek jakby z pierwszego sezonu mojego kanału, bo ogólnie to obiecałem, że w kwietniu zacznie się drugi sezon kanału. I to jakby co to jest przypadek, że w kwietniu się zaczyna, bo planuję zrobić jakby w środę taki ciekawy filmik. Taki jakby film z ogłoszeniem i animacji nie będzie, a potem powiem o tym drugim sezonie w sobotę i będziemy robili ten drugi sezon. Taka krótka informacja. No tutaj już 5 minut nagrywam, zaraz mi nagrywarka siądzie, bo ustawiłem sobie maksymalne ustawienia, żeby była najlepsza grafika, najlepsza jakość dźwięku i... Ale to w parze idzie z długością nagrywania, bo tak wysoka jakość, no to szybko nagrywarka siądzie teraz. I teraz powoli niszczymy ten domek. No tak jak mówiłem, nagrywarka mi siadła i przestała nagrywać. Ale teraz powoli niszczymy ciągle nasze domki. Bo to będzie trochę dziwnie wyglądało, że ścieżka taka cienka będzie. Może w przyszłości zrobię tutaj jeszcze jakiś domek, ale na razie przerabiamy to miejsce. A potem ludzie będą się dziwić, dlaczego to większa bezdomność jest w tym mieście. Bo jakiś cwaniaczek, który się nazywa Kuba Kok, próbuje zrobić domek po swojemu. I potem się tak dzieje. Że taki cwaniaczek, którego dużo osób nie lubi w tej osadzie, potem będzie chciał mnie wygonić. Chyba dlatego, że ten osadnik mnie nie lubi. A może to dlatego, że tego Stefana chowałem? No nie wiem, dobra. Ale Stefan to już przeszłość, dałem mu wolność, niech on żyje. Zrobiłem sobie żelazne drzwi, żeby mi nie wchodził już. Wybaczcie, jeżeli tak ciągnę nosem, ale no... No robię nie dlatego, że jestem chory, tylko po prostu z przyzwyczajenia już. Przyzwyczajenia, kurka. Kurka, nie żyję na Podlasiu, że nie potrafię gadać, a tu normalnie gadam. Ogólnie to wybaczcie wszyscy, którzy mieszkają na Podlasiu, ale no... Teraz takie memy są jeszcze chyba popularne, chyba że to już jest odgrzewany kotlet schabowy, no to wybaczcie jeszcze bardziej. Ja nawet Podlasiem się nie muszę przejmować, bo ja na Podlasiu nie mieszkam, mieszkam po drugiej stronie Polski. Niektórzy już wiedzą dokładnie gdzie, niektórzy wiedzą w jakim województwie, ale na pewno dużo osób wie, że żyje w Polsce. Tak 99% widzów wie, że żyje w Polsce. Bo raczej jest małe prawdopodobieństwo, że jakiś Polak będzie nagrywać za granicą, chociaż dużo jest takich polskich imigrantów, dużo Polaków żyje za granicą. Ale ja ogólnie to mieszkam w Polsce. Powiem tak, dużo osób pewnie wie w jakim województwie, ale niektórzy tylko wiedzą dokładnie w jakim mieście. Jedna osoba zgadła w jakim mieście, a druga to pewnie ma podejrzenie gdzie mogę mieszkać, bo mam go w znajomych w Pokemonach, tak gram w Pokemon ciągle. No i wysyłam mu prezenta, no i z prezentów może wywnioskować gdzie prawdopodobnie mieszkam. Dobra, w tym fragmencie no to już gadałem bzdury. No i teraz mogę zrobić taki mały konkurs. Ten kto wie w jakim województwie mieszka, ten dostanie ode mnie serduszko. A ten kto zgadnie pierwsze w jakim mieście żyje, no to dostanie przypięcie na samej górze. Więc powodzenia. I jeszcze... No jeszcze będzie cicho i teraz się zaczyna. Zniszczmy te domki.
ogólnie to deszcz zaczął padać. Wcześniej to zauważyłem, ale nie chciałem mówić na razie, bo... Ogólnie to nie wiem co gadać. Dobrze. No to zejdźmy na dół. Wchodzimy. Strasznie tutaj głośno słyszę tą muzykę za drzwi. I mam nadzieję, że YouTube mi nie zablokuje filmu z powodu tego, że wykorzystuje nieodpowiednie piosenki. A jak po prostu YouTube napisze, że wykorzystuje piosenki bez licencji, no to po prostu napiszę do YouTube'a, że to nie jest moja wola. A jak nie będzie kogo to interesować YouTube, to wtedy przejdę na jakiś inny kanał jakby do nagrywania. Jest dużo takich kanałów jak Twitch czy Discord. Nawet na Discordzie da się nagrywać. Może nawet live robić bez problemu. Zjedzmy schabowego. I w tym momencie chciałem wam pożegnać odcinek z moim nowym skinem. Wstawmy do przodu kamerę i ukryjmy interfejs. No to mój dom przecieka i żegnam was wszystkich. Mam nadzieję, że wam się ten filmik spodobał. Jeżeli tak, zostawcie subskrypcję na kanale wraz z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili następnych filmów. Zostawcie też komentarz pod filmem z oceną filmu, z propsem następny film. Jeżeli chcecie, to możecie zostawić łapkę w górę, jak się film bardzo wam podobał, albo łapkę w dół, jeżeli wam się film bardzo nie podobał. No i wejdźcie na Discorda, link w opisie mojego kanału, więc do zobaczenia, haha, pa, pa.